Witam Państwa w studiu czwartym Telewizji Polskiej. Witam panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz dyskusji, do której, przypomnę, pan Wałęsa został zaproszony przez pana Miodowicza. Ustaliliśmy, że ta rozmowa będzie trwała do 40 minut, że 5 minut przed upływem tego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy uprzedzający obydwu rozmówców, że czas dobiega końca. Ustaliliśmy również, że rozmowę rozpoczyna pan Miodowicz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy można uważać, że pluralizm związkowy rozwiąże wszystkie nasze problemy? Gdyby tak było, gdyby można do tego doprowadzić, to jestem zwolennikiem takiego pluralizmu. Natomiast jestem przekonany, że do tego nie doprowadzi. Pan, panie Wałęsa, powiada, nie bez racji oczywiście, że nie ruszymy z miejsca, o ile nie będziemy mieli wsparcia i pomocy finansowej z Zachodu. To tego wsparcia nigdy nie otrzymamy w sytuacji, no, kiedy będziemy tutaj zablokowani, no, brakiem tej decyzji odnośnie relegalizacji Solidarności. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się z naszego spotkania. Tym, którzy przez 7 lat nie zwątpili, dziękuję. W 80 roku, w 81, moim zdaniem, nie było zewnętrznych możliwości na reformy, które proponowała Solidarność. Przede wszystkim, jak kiedyś powiedziałem, może niezbyt poważnie, że Breżniew żył 2 lata za długo. Natomiast dzisiaj wydaje się, że są takie możliwości. Poważne sprawy, które powinniśmy załatwić, to stwierdzenie nasze, szczególnie pana i moje, że pluralizm w świecie we wszystkich sprawach ekonomicznych, społecznych i politycznych sprawdził się we wszystkich krajach, gdzie był używany. A jeśli tak, to już nie powinniśmy dyskutować, czy pluralizm w Polsce jest potrzebny i sprawdzi się, bo on udowodnił swoje istnienie w świecie. Natomiast powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób w Polsce, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, w jaki sposób w Polsce spróbować wprowadzać systemy, które wszędzie w świecie się sprawdziły. Problem pan nie poruszył, a ja poruszę problem okrągłego stołu. Byliśmy, jesteśmy gotowi do rozmów, jak powiedziałem, do kompromisów. Powiedzieliśmy i mówiły strajki ostatnie i przedostatnie, nie ma wolności bez Solidarności. Choćby była to mała siła, choćby była nieduża, to jednak jest, w każdym zakładzie jest i musi być w sposób proporcjonalny zauważona. Jeśli chce pan poważnie traktować i porozumienie, i zrozumienie, to nie dyskutujmy, czy potrzebny jest Związek Solidarność, tylko jak go uruchomić, jak, w jaki sposób, nie, ponieważ przejście do pluralizmu może powodować destrukcję, anarchię. Zastanówmy się, jak to zrobić, aby tych rzeczy nie było. Natomiast nie zastanawiajmy się nad potrzebą pluralizmu.